Hej, 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 siemaneczko, z tej strony Jakub. A tutaj po tygodniowej przerwie wracamy do Danganronpy, czyli mojej serii, z tej gry, ale na spolszczenie wykonany przez fanowską grupę polonizacyjną. No i w skrócie tak, ostatnimi czasami, z tego co ja pamiętam, to byliśmy w trakcie śledztwa i zapytaliśmy się Hoshiro o ten numeryczny skrót, który nam nic na razie nie daje, bo nasz super informatyk oczywiście nic nie rozumie z tego kodu, więc to nie to. No dobra, i z tego co ja teraz kojarzę, to powinniśmy się udać. Powinniśmy się chyba udać. Udać do tej. Naboje prawdy, no to tak. Mamy plik Monokumy, dowody o walkę, replikę mieca, pochwę, zamianę pokoi, narzędzia, porządek w pokoju Makoto, nadgarstek, pośmiertna wiadomość C110E7, framugę, klamkę, tabliczkę, brakujący nóż i zeznania Aoi. No dobra. Okej, dobra. Rozprawa jeszcze nie. Teraz coś mi się kojarzy, trzeba będzie sprawdzić tamte, te pomieszczenie, w którym są śmieci, ale jak się odblokowało dostęp do niego? Czekaj, to grubiutki chyba, nie? Bo on mówi, że nas nie pozwoli nam sprawdzić. Dziwne. Panie Neji, co pani Maziono robiła w twoim pokoju? Pozwól mi tylko powiedzieć, że nie pozwolę ci wejść do pokoju na... No, czyli tyle jest to samo. Leon? Tabliczki na drzwiach jest zamienione, dobra. Nie, chciałem z tobą porozmawiać. Nie, to już było. O, to coś nowego. Dobra. Nie. To nie, coś mi się zdaje, że... Nie, to już było. Czyli tak, dowód, że zamieniono jest ten. Coś było z tymi śmieciami, tylko jak mam się tam dostać? No bo ogólnie tu jest pomieszczenie, nie? Na śmieci. Ale tu można... Tu ten klucz. Tu tą klapę trzeba... No, tu... O! Monokuma wyskoczył, czyli dobra, ruszyliśmy fabułę do przodu. To koniec twojej drogi, podróżniku, zawróć! Pokój na śmieci. To właśnie tutaj śmieci zostają, odesłane do swojego nieba śmieci, cokolwiek to jest. Jak mogę otworzyć bramę? Odmowa! Zakaz wstępu, tylko osoba na dyżurze sprzątania może dostać się do środka. Dyżur sprzątania? Odmowa! Zakaz wstępu! Tylko osoba na dyżurze sprzątania może dostać się do środka. Kto pełni ten dyżur? Dobra, to jest to trzeci raz to samo. Co za głupota, lepiej pójdę zapytać o to resztę. Dyżur sprzątania. Kolejny nabój prawdy został dodany do twojego headsbooka. Dobra. Czyli trzeba teraz odkryć, kto ma dyżur. Chyba grubiutki, nie? No bo nie chce nas wpuścić. Szukam osoby, która pełni teraz dyżur sprzątania. Dyżur sprzątania? Tak się składa, że pełnię go ja. Dlaczego pytasz? Monokuma rozmawiał ze mną wczorajszego dnia i poprosił mnie, żebym się tym zajął. Bez kogoś, kto może pełnić dyżur sprzątania, szkoła w mgnieniu oka zostałaby zalana śmieciami. Więc formalnie zgłosiłem się na to stanowisko. Miałem zacząć z tego ranka, jednak przed tym wydarzył się ten niebywale przykry incydent. Od kiedy pełnisz ten dyżur, możesz otworzyć bramę w pokoju na śmieci? No ba! Moim zadaniem jest zebrać wszystkie śmieci i wyrzucić je do pieca. Żeby móc to zrobić,
Żeby móc to robić, dostałem klucz do bramy w tym pokoju. Za tydzień się z kim zmieniam. Możliwe, że ty będziesz wtedy sprzątał. Poczekaj chwilę. Potrzebujesz klucza, żeby otworzyć bramę w pokoju na śmieci. A jedyną osobą, która ma dostęp do tego klucza, to ta, która pełni dyżur sprzątania? Nie rozumiem, po co to tak komplikować? Dlaczego dyrektor nie zostawił nam bramy otwartej, żebyśmy mogli wyrzucić śmieci bez zbędnej zabawy w dyżury? To wydaje się wygodniejsze. W zasadzie... Zasada, że... O dowodach, o zabiciu i o tym, nie? O tym, że zostanie ukryty. No to wiadomo, byliśmy z nią zapoznani. To musi być powód. Jeśli dostęp do pokoju na śmieci byłby powszechny, niszczenie dowodów byłoby proste. Zniknęłaby ekscytacja, a zabawa zrobiłaby się nudna. Nudna? Dobra, to nie jest teraz ważne. Ej, grubciu! Po kiego był ci ten dyżur, co? Postanowiłem się zgłosić, ponieważ wiedziałem, że nikt inny nie będzie chciał się tego pojąć. O co ci chodzi? Kłamiesz! Ja wiem, dlaczego się zgłosiłeś! Na stówę chciałeś grzebać w babskich śmieciach! No wiesz, bo ty taki pewnie jesteś! Co ty wygadujesz? Kocham tylko 2D! Twoje słowa przeciwko mojemu tłuściochu! Kto wie, może znudziło ci się 2D, kiedy zobaczyłeś nogi tej Celestii, a potem... Dwa nigdy mi się nie znudzi! Spędziłem wiele czasu na debatach z samym sobą na temat, czy 2D jest lepsze od 3D i czy 2D wygrało w 100% przypadków. Jedyną rzeczą, w której 3D wydaje się lepsze, to złoty prysznic. O, i figurki PVC. Jak możesz mówić takie rzeczy bez żadnego poczucia wstydu? Skoro tak bardzo się martwisz moralnością Hifumiego, to możemy coś na to poradzić. Każdy, kto będzie miał dyżur sprzątania, będzie brał do towarzystwa Sakurę. Co? Skoro uważasz, że jesteś niewinny, to co ci szkodzi? Nie to miałem na myśli. W każdym razie, Hifumi, skoro pełnisz dyżur sprzątania, mam do ciebie prośbę. Słucham, więc teraz chcesz czegoś ode mnie? Wybacz, ale nie zrobiłeś dla mnie ani jednego zadania. Znaczy, nie wiem nawet, jakie zadanie mógłbym ci dać. Nie ma tutaj rzepy, którą można zebrać, ani smoka, którego można zabić. A nawiązanie do Gothica 2? Propsy. Spokojnie, Hifumi. Chciałem tylko rozejrzeć się po pokoju na śmieci. Wiesz, w poszukiwaniu poszlak. Och, niech będzie! Łatwo poszło. Razem z Hifumi udałem się do pokoju na śmieci. No dobra. Ruszamy śledztwo do przodu. Chcesz, żebym otworzył bramę, prawda? Wiesz co? Kiedy na to spojrzeć? Ta historia przypomina mi jakieś anime. Kochający mąż traci swoją ukochaną, ponieważ... Ta zostaje zamordowana w tajemniczy sposób. Potem się okazuje, że ta śmierć została upozorowana. Kobieta staje się szefową tajnej organizacji, a potem planuje zamach na swojego męża. Hifumi, proszę, pośpiesz się. Okidoki! Zostaw to mnie! Hifumi wyjął klucz z kieszeni, po czym użył go, żeby otworzyć bramę. Chwilę później brama stała otworem. Panie Neji! Chyba nie planuje pan użyć palaki do zniszczenia dowodów. Mam rację? Nie chcesz mi powiedzieć, że planowałeś to ten cały czas? Nie! Chciałem tylko zobaczyć, czy zabójca próbował zniszczyć dowody. Ale zabójcą jesteś ty, czyż nie? Nie chciałeś zostawić po sobie ani śladu. Może cofnąłeś się w czasie do alternatywnej rzeczywistości, a potem zamordowałeś pannę Sayakę? Nie mam na to czasu. Muszę się pośpieszyć. No i co my tu mamy na ziemi? Nieopodal spalardzi leżą kawałki rozbitego szkła. Wygląda na to,
że to była jakaś szklana kula. Była na tyle duża, że mieści się w dłoni. Ach, czy to... Wiesz, co to jest? Legendy mówią, że jeżeli zbierzesz wszystkie 7, znikąd pojawi się smok i spełni twoje życzenie. Dragon Ball. Żarty na bok. Taki rekwizyt można znaleźć w każdym większym mieście. Spójrz w głąb tej kuli, a zobaczysz swoją przyszłość. Tylko uważaj, żebyś nie został wybrancem, który musi wyzwolić całą krainę spod całunu zła. Tia, rozumiem, co chcesz mi powiedzieć. Tylko do kogo należała ta kula? Kula, czyli on sam powiedział, że jasno, związanego z przewidywaniem przyszłości, czyli jasnowidztwo. A jasnowidztwo? A kto jest jasnowidzem? No, ten kolega z afro. Ten czarnoskóry, no ten co ma afro. Więc mamy nareszcie jakąś poważniejszą poszlakę. Kto to mógł zrobić? Jedyną osobą, która interesuje się takimi rzeczami to Hiro, który pewnie nadal siedzi w sali gimnastycznej. Lepiej pójdę go o to zapytać. Rozbita kryształowa kula. Czyli kolejny nabój prawdy w twoim Facebooku. Otwarty jest. To jest spalarnia. Główny trzon pokoju na śmieci. Jest strasznie oddalana od bramy o jakieś 9 metrów. Ach, czy ona właśnie... Widzisz ten zielony i żółty przycisk obok spalarni? Łatwo to ogarnąć. Jak naciśniesz zielony przycisk, spalarnia zacznie działać. Kiedy naciśniesz żółty, to się wyłączy. Prędzej czy później ty będziesz spełnił dyżur sprzątania, więc lepiej będzie, jeśli przyzwyczaisz się do instrukcji obsługi tego niebywale skomplikowanego urządzenia. Okej? Kwilunia, ktoś włączył spalarnię? Jestem pewien, że wszystko wyłączyłem. Dziwne. Prawdopodobnie to była robota wróżek. Hifumi, zdajesz sobie sprawę, jak ważną informację właśnie powiedziałeś? Co? O co ci? O wróżki? O, chodzi ci o wróżki? Każdy o nich wie, to nie jest żaden temat tabu. Nie, powiedziałeś, że kiedy byłeś tutaj ostatni raz, wyłączyłeś spalarnię. Ach, oczywiście. Możesz mi nie przypisywać urody ani charyzmy. Jednak jeżeli chodzi o moją pamięć, to nie ma co do niej równych. Wczorajszego dnia, kiedy zostałem wybrany do roli sprzątacza, przyszedłem zbadać to miejsce. Dokładnie pamiętam, że spalarnia była wyłączona. Nie przychodziłem do pokoju na śmieci aż do teraz. Poza tym jestem jedyną osobą, która może tutaj wejść. To oznacza tylko jedno. Morderca potrafi przenikać przez kraty. Nie, to oznacza, że morderca mógł włączyć spalarnię bez otwierania bramy. Ale jak to jest możliwe? Spalarnia. Kolejny nabój prawdy. A wyłączmy ją. Zielony włącza spalarnię, żółty wyłącza. A to przynajmniej wygląda. A nie mogę tego wyłączyć? Nie. Ja czekaj, S. Tab, pomyliłem guziczek. O, tu coś jest. Tuż przed spalarnią leży coś na podłodze. Jakiś rękaw. Wygląda na to, że spalony kawałek czegoś. Spalony kawałek. Kawałek czegoś. Kawałek spalonej miłości? Nieważne, to wygląda jak kawałek ubrania. To jest część manekinu. Kiedy spojrzysz na niego z bliska, widać na nim krew. To wszystko, co zostało po dowodach, które morderca zniszczył. Jest tu stanowczo zbyt dużo ludzi w białych koszulach z guzikami. To niestety za mało, żeby odkryć, kto zabił Sayakę. Im dalej w to brniemy, tym dziwniejsze to się wydaje. W rzeczy samej. Kiedy byłem tutaj ostatni raz, spalarnia była wyłączona, a na podłodze nie było tego syfu. Co to wszystko znaczy, panie Neji? Czy może pan już się przyznać? Dlaczego ja? Wszyscy wiedzą, że to ty zrobiłeś. Cała sprawa została rozwiązana.
Wygląda na to, że Hifumi wczuł się w tę rolę, niczym postać z jego komiksów. Chyba tylko możemy z nim teraz porozmawiać. Panie Neji, wygląda pan na przygnębionego. Naprawdę? Jeśli potrzebujesz podniesienia na duchu, możesz mnie wezwać w każdej chwili. Nie znam się na tym za dobrze, ale z pewnością znajdę coś, co będzie w stanie, co cię będzie w stanie rozweselić. Tak, opuszczamy. No dobra, idziemy się skonfrontować z panem Hiro, nie? On był Hiro. No dobra, więc śmieci zostały ogarnięte. Okej. Jeszcze Monokuma nie wezwał nas na rozprawę, to znaczy, że coś jeszcze do znalezienia jest. Tylko jak ja przeprowadzę tą rozprawę? Hej Hiro, mogę cię o coś zapytać? Ach, nie, muszę stąd uciec. Muszę stąd wyjść. Mam dość. Muszę wyrwać murom zęby krat. Hiro, opanuj się. He? Co? Co, Makoto? Co ty tutaj robisz? Co ty tu robisz? Co ja tu robię? Czuję się jak po odwyku. Czy to wygląda ci znajomo? Ach, to moja kryształowa kula. Ale jest roztrzaskana, dlaczego? O mój słodki, dlaczego akurat ona? Kupiłem ją tylko dlatego, ponieważ sprzedawca gwarantował, że jest błogosławiona. Powiedział mi, że będzie jak diament, niezniszczalna. Więc dlaczego jest zepsuta? Czy ona była zrobiona ze szkła? Powinna być kryształowa, co nie? Czy ten koleś mnie wydymał? Powiedział, że ta kula należała do historycznych elit. Hiroki Araki, Lech Wałęsa, Łukasz Stanisławski. Ten pajac powiedział, że kto dzierży tą kryształową kulą, ten panuje nad światem. Czy to wszystko było kłamstwem? Porozmawiajmy o wartości tej kuli później, dobrze? Może na 100% potwierdzi, że ta kula należy do ciebie? Tak, z pewnością. Musiałem ją zostawić w pralni, ktoś pewnie ją podwędził. Zostawiłeś ją w pralni? To oznacza, że każdy mógł ją zabrać. Dzięki Hiro, tylko tyle chciałem wiedzieć. Pewnie. Tak przy okazji, prawie zapomniałem zapytać, ile dałeś za tę kulę? Kupiłem ją za wszystko, co zdołałem zarobić przez wróżbiarstwo. Zbierałem pieniądze aż 2 lata. Z tego co pamiętam, to wyszedł jakiś milion. Milion? Taniocha, wiesz, władza nad światem jest warta każdych pieniędzy. Nigdy nie słyszałem głupszej historii. Spełcuję tobie, Hiro i twoim rodzicom. Ding dong, ding dong. Więc ach, zmęczyłem się tym czekaniem. Co powiecie na to, żebyśmy po prostu zaczęli? Pora na długą, wyczekiwaną, klasową rozprawę. A teraz pozwólcie, że przedstawię wam miejsce przygotowane specjalnie na takie okoliczności. Proszę udać się do czerwonych drzwi na parterze szkoły. Pu, 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 pu. Do zobaczenia później. Czerwone drzwi na parterze. Tam powinienem się udać. Nie, tam muszę się udać. Spóźniłeś się, Makoto. Wszyscy na ciebie czekaliśmy. Pewnie bał się przyjść. Jestem pewna jak 150 za to, że to on zabił. Nie wyciągajmy jeszcze pochopnych wniosków. Zostawmy to na klasową rozprawę. Wtedy ujawnimy szczegóły zbrodni Makoto. Więc wszyscy nadal myślą, że to ja zrobiłem. Ale przecież... To nie ja zrobiłem. Gdyby tu była Sayaka, mogłaby to potwierdzić. Kto tak naprawdę zabił Sayakę? Czy mordercą jest ktoś z nas? Mogę zapisać jej sygret, nie? Nie mogę.
Wszyscy już są? Dobrze więc. Proszę skierować się do windy, która przeniesie was do sali rozpraw, gdzie wszystkie wasze decyzje zostaną osądzone. Spotkamy się wszyscy na dole. Będę czekał. Mogę jeszcze porozmawiać, dobra. A więc, czas nareszcie nadszedł. Jesteś gotów? Gotowy? Jeszcze z nimi porozmawiajmy i zapiszmy rozgrywkę. I zakończymy odcinek. Czyli sala rozpraw jest niczym... Jest niczym najmroczniejszy loch. Mam nadzieję, że sercem wszechświata nie jesteś ty, panie Neji. Ja wykonałem kawał swojej roboty. Mam nadzieję, że reszta odkryje, kto zabił. Makoto, czy istnieje chociaż jeden świadek, który potwierdza twoją niewinność? Nie musimy, się obronimy. Nawet teraz udajesz, że nie jesteś mordercą? Ciekawe, ty cwana łajzo. Ciekawie mnie jedna rzecz. Co teraz czuje morderca Sayaki? Chyba, wybaczcie, nie byłam w stanie szukać wskazówek. Czy Sayaka naprawdę chciałabyś, żebyśmy odkryli, kto jest mordercą? Spokojnie, jeszcze nie zdecydowaliśmy, czy jesteś mordercą. Może, ale wszyscy tak uważacie. Zaczynajmy. Co za kurwa łeb? Nawet stworzył specjalne sale pod tę zjebaną rozprawę. Kruca Fuchs, teraz mamy iść tam na dół? Jak mi się nie chce. Jeśli chcesz się z czegoś wyspowiadać, Makoto, to mogę stać się na chwilę księdzem dla ciebie. Nie jestem winny, nie jestem zainteresowany. Nie ma sensu stać w miejscu, wejdźmy już do windy, pora zdecydować o naszej przyszłości. Dobra, więc F1, system, zapisujemy rozgrywkę. Dobra, zróbmy na 26. Dobra, a ja w tym momencie będę się z wami żegnał. Jest to pierwszy z dwóch czwartkowych odcinków, jakie właśnie oglądacie. Ja zaraz się będę z wami żegnał i oczywiście zaraz zabieram się do nagrywania drugiego, którego będę na żywca tak w sumie, bo nie pamiętam tej rozprawy. Więc dobra, mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za poświęcony czas i do zobaczenia w przyszłych epizodach. Nara!